Wspomnieliśmy na początku, że rozegrano tylko 7 z 8 spotkań piłkarskiej ekstraklasy rundy drugiej. Nie zagrał GKS z Widzewem. Dlaczego? Pusty, milczący stadion GKS-u Katowice, bez widowni i piłkarzy. O tej porze miał być rozegrany mecz z Widzewem, premierowy na tym obiekcie w nowym sezonie. Spotkanie przełożono na 12 września. Jakie były przyczyny tej zmiany? Do tej pory nie uzyskaliśmy zgody na organizację imprez masowych od Urzędu Miejskiego w Chorzowie, a było związane to z oczekiwaniem na wyniki ekspertyzy dotyczącym stanu technicznego masztów oświetleniowych. Panie prezesie, czy prawdą jest, że jeden z masztów grozi zawaleniem na stadionie GKS-u Katowice? Nie wiem, skąd się wzięła taka wersja. Nie ma żadnego pęknięcia masztu. Są po prostu, wymagają konserwacji, ale nie ma żadnego zagrożenia. Nie wiem, kto wymyślił i kto podał taką rzecz do publicznej wiadomości. No, podano to jako główny argument na ten temat, żeby przesunąć mecz z Widzewem. Ja się dowiedziałem z prasy o tej sprawie. Z tego, co my się orientujemy, no to podobno są maszty podgnite troszeczkę i dlatego PZPN nie dopuścił naszego meczu żeby było w ogóle organizowane mecze na naszym stadionie. A kto wam taką informację sprzedał? Znaczy, przeczytaliśmy w gazetach, także tyle. My tam sami to nie wiemy, o co chodzi, bo prezes siedzi na trybunach, także pewnie mógł państwu więcej powiedzieć na ten temat. Komuś się pomyliło włas do tunelu, gdzie biegną kable. To jest po prostu pokrywa włazu, a nie pęknięcie w umocowaniu masztu. Maszt, chociaż stoi pewnie, rzuca cień na katowicki GKS. Trudno podejrzewać o jakieś wybiegi, ale sprawa nie jest jednoznaczna. A może przyczyna tych manewrów była inna? Będzie czas na odwieszenie naszych zakazów transferowych i będzie można potwierdzić nowych zawodników do naszego zespołu i przyjdą w końcu jakieś wzmocnienia. Katowiczanie zamiast meczu z Widzewem grali z zespołem z piątej ligi, z Sarmacją Będzin. Próbowani byli nowi piłkarze, Sadzawicki i Janas. Gospodarze stadionu, Stowarzyszenie Piłkarskie GKS Katowice, ma także inne problemy. Ostatnio odłączono gaz i nie ma ciepłej wody. Sytuacja jest prawie że katastrofalna. Mamy zaległości finansowe w stosunku do mediów. Na razie wyłączono gaz, po kolei może być wyłączona woda, prąd. Do każdego z tych kontrahentów zalegamy kwoty powyżej 50 tysięcy złotych. Media to jest jedna rzecz, druga rzecz, cała załoga i ja. Czwarty miesiąc pracujemy bez pensji. No i gdzieś w pewnym momencie mogą mi ludzie odmówić pracy i trzeba będzie zamknąć ten obiekt. Egzystencja GKS-u Katowice jest zagrożona. Na pomoc władz miejskich w Katowicach klub nie może liczyć, bowiem położony jest na terenie Chorzowa. Kłopoty z wypłatami dla zawodników i trenerów. Zakaz transferów wydany przez PZPN. Problem ze stadionem. To wszystko świadczy o głębokim kryzysie w katowickim klubie. Czy te wszystkie kłopoty przezwyciężą młody prezes sportowej spółki akcyjnej Piotr?